Witajcie, drodzy moi. Chcieliśmy trochę poczekać, żeby w lepszych humorach zacząć film, bo na początku nic nie było, ale teraz zaraz wam pokażę, jakie piękne prawdziwki znaleźliśmy na drodze, właściwie na drodze, na tych naszych miejscach, więc zapraszamy wszystkich na film, bo na pewno będzie fajnie. Będzie pięknie. Dobra, zaraz wam pokażę. Zapraszam. A więc tak, drodzy moi, dzisiaj jest 2 sierpnia, Puszcza Knyszyńska. Tutaj zaczynamy od Koźlaczka, ale zaraz wam pokażę inne piękne rzeczy. O, tutaj mamy następnego. Z daleka wydawało mi się, że to jest usiadkowany, ale widać, że nie jest. Że to jest ale jaki ładny. Zobaczcie, ale piękny. Taki z tej strony fajnie wygląda. To jest jeden. Tutaj mamy takiego bardziej brązowego. Też będzie super zdjęcie, ale śliczny. Taki ciemny brąz, fajny trzon. Taki troszeczkę wygięty. I tutaj mamy trzeciego. To już jednym ciągiem to nagram, żeby... O, ten to... Tak jakby ktoś go przetrącił. Zobaczcie, trochę roz... może ja nadepnąłem. To są 2. Ta Mania znalazła jednego, ale już do niego nie będę dochodził. Tylko chcę po prostu tutaj wam pokazać 2 takie inne. Taki lasek właśnie jest tutaj. Zobaczcie, gdzie one były. Gdzieś były na drodze. O, już chyba widzę. Coś tam, trzony się mienią, białe. I wreszcie się pojawiają normalne, znaczy normalne, borowiki szlachetne. Ale te to są piękne. Zobaczcie. Dobry początek. Ten będzie piękny na zdjęciu. Ale śliczny. Ciekawe, jak wygląda z drugiej strony. Teraz wam pokażę 2 z drugiej strony. No tak, i to można zbić. Nie, no piękne są. Zobaczcie, jakie na miniaturkę. I zaczynają się normalne borowiki. Więc albo już pójdę. Pokażę wam jeszcze Ani borowika. Rus na drodze. Od razu zobaczycie, jak las wygląda. Więc jesteśmy w takich świerkach. Dosyć starych, już może jeszcze nie bardzo starych, ale starych. Tutaj powinien być jeden, taki mały. Już chyba go widzę. O, zobaczcie. Taka mała bombka. Musimy troszeczkę pochodzić po tych miejscach, ale pięknie, na takie czekałem. Zobaczcie, jaki ładny. Super. No i zaczynają się pojawiać, więc trzeba po prostu przyjeżdżać częściej. Tutaj cały czas jest wilgotno, mimo tego, że nie padało długo, dawno. I na takich właśnie przecineczkach rosną. No nic, trzeba robić zdjęcia, ile. I mam nadzieję, że niedługo wam pokażę następne. Dobra, uciekam. Tutaj chciałbym wam dograć jeszcze jeden moment i pokazać, jaka jest sytuacja. Po prostu zacząłem zdjęcia robić temu borowikowi i jakoś ręką dotknąłem i patrzcie. Się śmiejemy, że całe szczęście, że nie rozdeptałem. Ale bajka. Zobaczcie, 2 obok siebie. No tak to jest. Kiedyś pamiętam, robiłem film dla 3 i identyczna była sytuacja, że dotknąłem ręką 4, więc pamiętajcie, że zawsze trzeba się rozglądać. Najlepiej zostawić koszyk w miejscu, gdzie jest prawdziwek i po prostu obejść dookoła. Ale super, już Ania mówi, że dzień się zaczął świetnie. Humory dopisują. Bo początek, przyznam szczerze, był ponury. Dobra, działam dalej. Szkoda czasu. Tutaj, drodzy moi, mamy kolejnego, ale dzień świetnie się zaczyna. Naprawdę. O! Strasznie siedzi w tym. W mchu. Kręćmy. Oj. Praktycznie go nie nagrywałem, wybaczcie. O, tak się prezentuje. Super, zaczynają się takie piękne borowiki. Jeszcze po weekendzie ma popadać, więc wydaje mi się, że będzie ekstra. A to nie koniec dzisiaj, jeszcze będziemy tutaj chodzić. Mam nadzieję, że znajdziemy w tym świerkowym lesie kolejne. Zapraszam dalej na film. Powiem wam, że tutaj takie bardzo ciekawe znalezisko. Wydaje mi się, że to są borowiki, ale takie... Ania mówi, nazwała je albinosy. Dziwne takie mocno. Zobaczcie. No, na pewno to są borowiki. Ale śmiesznie wyglądają. Proszę. Zobaczcie.
jest. O, zobaczcie, ten roboczywy mocno. Ale dobra, czekaj, zakryjemy grzybnię, żeby nie wysychała. Nie wiem, właściwie stąd mogę wziąć. Zobaczcie, taki śmieszny, śmieszny kolor. Czy to usiadkowany? A zobaczcie, co się dzieje w środku. Dobra rewolucja. Uczta, kurde, na 50 osób. No, ale śmiesznie wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy, a i ten malutki. Dwa pokażemy. Może wyschły i po prostu, no nic. Szukamy innych, ale te weźmiemy do koszyka, żeby ładnie wyglądało. Potem zostawimy gdzieś niestety. Dobra. Tutaj mamy kolejnego przedstawiciela grzybków dzisiaj, Kanię. Wyciągniemy ją i po prostu Ania wstawi do wody i ona się rozwija wtedy. Taka fajna, jak gdyby fajny tip, że można ją włożyć do wody i ona wtedy się rozłoży i na kotleta, jak znalazł. Powiem wam, że dzisiaj naprawdę same cudaki. Tam były jakieś kosmitki, UFO wylądowało, a to nie mam pojęcia, co to może być. Nie wiem. Na goryczaka to nie wygląda. Albo goryczaka, ale zobacz. Nie. Tak jakby, czekajcie troszeczkę dalej. Tak jakby niewybarwiony ten koźlarz pomarańczowo żółty, ale nie wiem sam. To na pewno nie jest, ale to wygląda jak koźlak. Że ładny koźlaczek mi się wydaje, Ania. Jak macie jakieś inne zdanie, to powiedzcie. Ale kapelusz ma, wiesz co? Jak ten sitarz, czy jak to? No, jakiś taki specyficzny ten grzybek. To ja przyznam szczerze, że nie wiem, co to jest. Weźmiemy go do koszyka, ale potem go zostawimy, bo ja nie chcę tam mieć dziwnych sytuacji później. Zostawimy go. Więc zapraszam do komentarzy, dobrze? Dziękuję z góry. Mhm. Zmieniliśmy las, drodzy moi. Zobaczcie, na dzień dobry. Taki prawdziwek fajny. Super. Pierwszy w nowym lesie. Koszyk pusty. Reszta została w samochodzie, więc trzeba go zapełnić. Mam nadzieję. Zobaczymy, czy się uda. Mamy kolejne. Tak fajnie. Mówię, Aniu, chodź, mam jednego. Zobaczcie, jaki piękny. Cudo. Jania podchodzi i tak. Ja nawet tam tego nie zauważyłem. Dosłownie pod nogą prawie kopnęła, ale nie kopnęła w sensie. Mówię, o, następny. Też fajny. A tutaj nie zachodziliśmy ostatnio, więc warto się rozejrzeć, bo mogą być. Ale piękne dwa, naprawdę. I zobaczcie, dosłownie niewielkie odległości. No one tak metr rosną. Może nawet. No metr 20. Metr 10. Super, super. Jednego już mamy, teraz dwa, więc trzy. Świetnie. Kolejne dwa do kolekcji. Aniu, wyciągnąć je już od razu? Tak, ja wyciągnę. Okej. Ja mam jednego. O, chyba był jeszcze jeden. Oj, oj, oj. Chyba nawet nie będę go wyciągał. No. A ten ciekawy jest bardzo. Zobaczcie, fajny. Ale ten naprawdę jest pusty w środku. Więc. A ten fajny. Zobacz, jaki ładny. Co to ma to? Wydaje mi się, że to mógł być strzon od tego, no. Taki. No zobacz, nasz. Lepiej go zostawić. Fajny. Dobra. Szukamy dalej. Już 5 sztuk. Tak wygląda nasze miejsce. A tutaj Ania znalazła takiego fajnego. Co prawda z góry on nie wygląda fajnie, ale od dołu. Zobaczcie, jak się prezentuje. Super. Wyciągnijmy go. Podobny styl do tego poprzedniego, tylko troszeczkę większy. Nie? Tak samo w gryzie. No nie, to chyba jest wina ślimaków. Ale ładny, ale powiem wam, że twardy z zewnątrz, ale w środku wiadomo co. No, idziemy dalej. Słoneczko, powiem wam, już dosyć wysoko. Nie wiem dokładnie, która jest godzina, ale gdzieś koło 8. Mamy kolejnego fajnego. No i wydaje mi się, że podobna ilość tutaj jak tam. No, zobaczcie. Fajne grzybki. Tak wygląda dzisiejszy zbiór w tym miejscu. O. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć i pół. Wziąłem kapelusz, jeszcze jeden. No. Super, super, super dzień, a jeszcze nie koniec. Właśnie jechaliśmy na zupełnie nowe miejsce i chciałem się zatrzymać w takim lasku, bo widziałem, że bardzo fajnie wygląda. Weszliśmy do środka, to jest las bukowy.
Ja nigdy nie chodziłem po lasach bukowych i nigdy nie znalazłem prawdziwków w takim miejscu, ale powiem wam, że pierwszy mój prawdziwek. O, ktoś idzie? Tak mi się wydawało, że ktoś idzie. Pierwszy mój prawdziwek w lesie bukowym. A zobaczcie, jaki piękny. Taka beczułka, jak lubię. Niesamowity. O, i tutaj będziemy, pochodzimy tymi rządkami, jak wszystko przygotowane. Tylko żeby więcej się pojawiło, chociaż jeszcze Ania nie znajdzie jednego, będzie super. No nic, wyciągam. Powiem wam, Ania ma swojego na swojej ścieżce. Ale super, zobaczcie, jakie piękne tu borowiki. No cudo. Miód, malina. Ekstra. Kocham takie właśnie. Ten typ i ta wielkość. Idealna. I kolor fajny też. Słońce się fajnie mieni. Mam nadzieję, że to nie koniec, bo jeszcze kawałek mam. Dopiero wzięliśmy dwie alejki. A jeszcze mam do przejścia może z 10. Tutaj mamy fajne boczniaki. Zobaczcie. Postaram się, już nie pamiętam, jak one się nazywają, ale one chyba są rzadkie. Mam nadzieję, że nie są na jakiejś liście czerwonej. Na 100% boczniaki. Tak, 100%. Właśnie te. Nie pamiętam też nazwy. Fajnie. Ja boczniaki jadłem ze spaghetti. Dodawałem. O. 100%. Super. Zobaczcie, ile takie te... młodziutkie. No, fajne. Zobaczcie, jakie ładne. Te też można wziąć. Te malutkie zostawimy. Super. Okay. Kolejny grzyb do kolekcji. Bardzo ciekawy. Podoba mi się. Nowy las, nowe grzyby. Super. Właśnie tam znaleźliśmy dwa takie trochę większe. To już nie nagrywałem ich, ale tutaj zobaczcie na alejce, jak rośnie. Chodzimy tymi alejkami. I dobrze powiedziała Ania, że przechodzimy ja na tą drugą stronę, bo tutaj jest po prostu większy potencjał ma ta strona. I zobaczcie, jakie piękny. Pięknie to wygląda. Naprawdę. Mam nadzieję, że do końca to jeszcze kilka znajdziemy. Ale no super. Mamy nowy las. Nowy las z boczniakami, z pięknymi prawdziwkami. Dobrze. Działamy. I mamy kolejnego. No już się zakochałem w tym lesie, powiem wam szczerze. Naprawdę. I to wszystko takie przepiękne. Ale naprawdę super. Super miejscówka. A jak ruszy, to już w ogóle. Dwa kosze. Nie, żartuję. Nigdy w życiu tyle nie znalazłem. Więc to jest takie moje marzenie, które mam nadzieję się spełni. Dobrze, zbieramy. Mam nadzieję, że to nie koniec. Ania szła z tej strony właśnie, a ja alejkę obok i mówi: Adam, tak ja już wyprzedziłem ją trochę. Adam, czy tam coś stoi? Zobaczcie, kompletnie nic nie widać. Kompletnie. A pod spodem, kogo my tu mamy? O, jaki korzeń ma fajny. Jeszcze fajne zdjęcie będzie. O, takie zdjęcie. Będzie super. Jak on jest cały przykryty liśćmi naturalnie. Super wygląda. No, las jest przepiękny. Ja już jestem w szoku. Ania mówi, to jutro to z tego lasu zaczynamy. Nie wiem właśnie, ale wydaje mi się, sobota będzie bardzo dużo ludzi. No ale ja już jestem mega szczęśliwy. Naprawdę. Tutaj mamy kolejnego, tylko ten się schował przed każdym chyba. Aż urósł do takich rozmiarów, więc go nawet nie dotykamy. Niech się rozsiewa tutaj w tym pięknym lasku. Ale on taki sztywny dosyć. Nie. Porządek. Mam nadzieję, że to nie ostatni, bo jeszcze kilka alejek jest, tak koszyk się zapełnia, fajnie. Powiem wam, że tutaj ja chyba będę musiał się kłócić, czy to jest mój, czy Ani. Bo... A kto znalazł? No właśnie, ale chwila, to jest moja alejka, a to jest twoja alejka. Okay. Zobaczcie, drodzy moi, po której stronie on stoi? No większy. Tylko z drugiej strony, jak ja bym szedł, to bym chyba go nie zauważył, bo z tej strony, zobacz, z tej strony kapelusz wygląda jak liść. Tak. Oto jak liść. Tak, w ogóle byś nie widział. No, od ta strona wygląda jak liść. Kompletnie go nie widzę. Zobaczcie. Zobacz. Maluszek? Zobacz. Ale tutaj, no to chyba jednak musimy przyjechać do jutro. Zobaczcie, jakie maluchy wychodzą. No weź, tak jakieś zdjęcie trzeba zrobić. Ale fajnie. Piękny las, naprawdę piękny. Potem podsumuję tutaj ten las, pokażę wam. O! Ta alejka twoja jest lepsza. Ale mogłam jego rozdeptać. No mogłaś. Poczekaj, może ja podeptałam jakieś. Dobra, zabieramy się, bo nie wyjdziemy z tego lasu, drodzy moi. Zobacz, jakie trzy piękne grzybki. Powiem wam, że to jakiś żart, bo Ania szła z tamtej strony, w tą. I tam znaleźliśmy tego dużego. I zobacz, jaka jest sytuacja. One były wszystkie jak gdyby przykryte. Ania tylko przyklepała dłonią jakąś górkę. No i one po prostu siedzą.
to sobie wyobraźcie, ile tutaj tych prawdziwków może być pod liśćmi. Chyba jutro zaczynamy od tego miejsca, przyznam szczerze. A tutaj były te trzy, jeszcze ich nie wyrwaliśmy, zobaczcie, czyli pięć jest w jednym miejscu. A najprawdopodobniej ja tutaj jednego przydeptałem, jak szedłem do Ani. O, zobaczcie, to był kolejny piękny prawdziwek, a niestety dostał z buta. Niesamowite. Piękne miejsce, piękne. Zobaczcie, drodzy moi, tak wygląda podsumowanie tego lasu. Mamy pięknego boczniaczka, mamy piękne młode prawdziwki, więc jest super. Jestem przeszczęśliwy, bo byliśmy w nowym lesie, znaleźliśmy piękne prawdziwki. To jest to, co kocham najbardziej, czyli zbierać grzyby w nowych lasach, naprawdę. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że zasubskrybujcie mój kanał, włączcie dzwonek, komentujcie. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to po prostu pytajcie. Mi to nie przeszkadza, odpowiem praktycznie na każde pytanie. No i to wszystko, idziemy dalej. Właśnie jestem na miejscu Mariusza. Wiecie, że bardzo lubię czerwonołebce i ostatnio spotkaliśmy się w lesie. Pozdrowienia, Mariusz, jak oglądasz. I właśnie jesteśmy na tym twoim miejscu, ale troszeczkę kurek jest, ale czerwonołebca znalazła tylko Ania, który był rozcięty na pół, ale stary. Tu mamy zajączka fajnego. Widać, że młody, fajny. Ale kurki też są, ale po prostu bardzo malutkie, takie mini. Naprawdę. No i kierujemy się cały czas w stronę tego fajnego miejsca. Niestety przez las, dlatego tak długo. Ania tam sobie spaceruje, właśnie idzie do mnie, ale tutaj chciałem wam pokazać ten mój, właściwie nasz. Ani też się bardzo podoba ten las. Fajnie, że wrzosk kwitnie. Normalnie jest tak bajkowo. Co prawda po tej stronie wszystko już urosło. Rok temu było o wiele mniejsze, powiedzmy takie. No i ten. I wchodzimy do środka. Ale jest super. Tam właściwie znaleźliśmy tylko jednego prawdziwka rok temu. Ale las mi się strasznie podoba. Tutaj dąbki będą. Kurki jakieś w środku. Ten mech, robotek mój ulubiony. No, to jakiś świerk taki nietypowy jak na las, powiem szczerze, nie wiem, jakiś karłowaty, trudno mi jest powiedzieć, no ale uwielbiam ten las. Fajnie, że przyjechaliśmy tutaj, bo taka sentymentalna nasza podróż tutaj. Rok temu go znaleźliśmy przypadkowo, a teraz wróciliśmy, ale jest sucho, bo chrobotek aż trzeszczy pod nogami i wszędzie ten wrzosk piękny. Nic, idziemy. Wchodzimy do kolejnego lasu w poszukiwaniu tym razem kurek, bo musimy troszeczkę to zbierać. Może jakiegoś prawdziwka, ale tutaj są fajne zajączki młode. Nie wiem, kto lubi. O, i tutaj jest jeszcze czwarty, Aniu. Taki w ogóle zamszowy. Takie najbardziej lubię, fajne. Jednego znalazłem, ale był robaczywy. Tutaj chyba ktoś jednego kopnął. A tu jest chyba piąty. O, zobaczcie. Fajne grzybki, bardzo fajne. Jakieś urozmaicenie do tego, co nagrywam. Wiecie, drodzy moi, że dzień bez kurek to dzień stracony. Pokażę wam tutaj takie ogromne, ale tutaj też znalazłem takie naprawdę mega fajne. On właśnie taka Ania zbiera. Tutaj ma wiaderko i swoje dokumenty. Tak się przyzwyczaiła. A zobaczcie, ta jaka ogromna. Naprawdę duża. Tutaj taka mega fajna rodzinka i tutaj kolonia, może nie kolonia, ale coś fajnego. Właśnie tam idziemy, może jakiegoś prawdziwka znajdziemy. Tutaj były rydze jesienią i kurki, i prawdziwki. A tym razem mam nadzieję, że jakiegoś chociaż jednego prawdziwka znajdziemy, ale kureczki są fajne. Widać, że tutaj naprawdę nikt nie wchodzi. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Przyschnięte takie trochę, ale te tutaj to naprawdę kozak. Zobaczcie. Potężne te kuleczki. A tamte też. Ania sobie się bawi aparacikiem tradycyjnie. No. Szukamy dalej prawdziwków. Tu jesteśmy w kolejnym lesie. Zobaczcie. Mamy pierwszego aparacika. Zupełnie inny las, inaczej prawdziwy jak trochę wygląda. Super, no naprawdę dzień jest wspaniały dzisiaj. Jestem mega szczęśliwy i zadowolony, naprawdę. Idziemy szukać dalej. Czekaj, Ani, dzisiaj jest naprawdę szczęśliwy dzień. Szokowy. Tu jest jeden, a tam drugi. O, wychodzą. Piękne borowiczki, naprawdę. Cudo. Miód malina. Brakuje mi słów, żeby to określić. Naprawdę, o jakie piękne. Ojku, ale super, musimy ten...
Nie, nie, jeszcze nie, nie. W Świętokrzyskim jest, są moje ulubione. Trzeba tam pojechać. Dobrze. Mamy kolejnego. Ania znalazła, ale ten jest fajniejszy, bo ma ten trzon taki grubszy. Ale powiem wam, że tutaj masakrycznie się chodzi. Naprawdę. Igły wszędzie. O, zobaczcie, jaki piękny. Co się nie robi dla... Właśnie. Nie, no ja nie narzekam. Ja po prostu jestem mega szczęśliwy, zadowolony. Ale bo grzybki są i się ruszyły w końcu na Białymstoku. Naprawdę, dzisiejszy dzień jest cudowny. Pokażę wam, co dzisiaj, co tutaj się udało. O, ten koźlaczek, to nie wiem, czy on tam... Znaczy, on jest zdrowy, ale śmieci masakrycznie dużo. No ale ten, chyba najładniejszy z nich wszystkich. Ten jest ciekawy, ma ciekawy kolor. Pokażę różnicę. Zobaczcie. Taki inny zupełnie. No nic. Ale jakiś lakierowany? Właśnie, idziemy dalej. Tutaj chciałbym wam pokazać przepięknego wrośniaka. Zobaczcie, jaki śliczny. Niesamowicie wygląda. Najładniejszy w tym roku. W tamtym roku też znaleźliśmy piękny, ale ten naprawdę jest cudowny. Aż szkoda go w ogóle zrywać. Przepiękny. Widać, że młody, świeży. Super tutaj jest lasek. Naprawdę na grzyby, na takie inne rzeczy. To chyba ostatni z dzisiejszych borowików. Chyba, że znajdę jakiegoś spektakularnego, to wtedy wam nagram, ale one wszystkie są bardzo podobne, więc nie będę już was zanudzał. Super, naprawdę udany dzień. Zobaczymy. No chyba, że coś znajdę naprawdę super, to wtedy nagram. Drodzy moi, obiecałem, że jak nagram, to coś nagram fajnego. I chyba to jest najpiękniejszy borowik dzisiaj. Naprawdę. Zobaczcie. Jak on się prezentuje. Pokażę dłoń swoją, no, żeby było widać. Niesamowity. Ale piękny. Ale to już ostatni. Obiecuję. Już więcej was nie męczę dzisiaj. Tylko zakończenie piękne. Włożę fajnie koszyki i będzie super. Cudowny. Cudowny dzień. No to do usłyszenia niedługo. Tak wygląda dzisiejsze grzybobranie. Jak sami widzicie, jest ekstra. Naprawdę przeżyłem niesamowity dzień w lesie. Chyba nigdy w życiu tak pięknych prawdziwków nie znalazłem. No i oczywiście, gdzie jest ten mój, tego będę pamiętał do końca życia, bo to jest pierwszy z bukowego lasu w moim życiu. I nie liczyłem tych prawdziwków, przyznam szczerze. Tu mamy trochę kurek, wrośniaka i mamy boczniaka. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale sprawdzę w domu, na pewno to jest boczniak. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Jestem trochę zmęczony, przyznam szczerze, jeszcze przedzieraliśmy się na koniec przez takie chaszcze. Co jeszcze chciałem? Chciałem jeszcze was serdecznie zaprosić do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. I zadawajcie pytania, piszcie coś w komentarzach. To zawsze jest miłe i sympatyczne. Ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa!